Zeznanie podatkowe, jak się okazuje, tylko z pozoru jest proste. Świadczą o tym błędy, jakie najczęściej pojawiają się w naszych finansowych sprawozdaniach. Pokaźna część nieprawidłowości odnajdowanych w rocznych zeznaniach dotyczy ulg. W przypadku tzw. ulg prorodzinnych podatnicy zapominają najczęściej o jednym ważnym szczególe. Podatnicy nie sprawdzają dochodów pełnoletniego dziecka. W przypadku, gdy dziecko pracowało w trakcie roku podatkowego i dochód takiego pełnoletniego dziecka przekroczył kwotę 3089 zł, to wówczas nie przysługuje nam w ogóle ulga na takie dziecko. Kłopotem jest też tak zwana ulga internetowa. Tutaj podatnicy zapominają, że już kiedyś, dawno temu dokonywali odpisów w ramach właśnie tej ulgi internetowej, a ulga ta przysługuje raz w życiu, w dwóch kolejno następujących po sobie latach. Nie obowiązuje tutaj ten 5-letni okres przedawnienia. Nie może być tak, że jeżeli już upłynęło 5 lat, wcześniej korzystaliśmy, to na nowo możemy tutaj rozpocząć korzystanie z tej ulgi. Kolejną problematyczną ulgą jest ta przysługująca honorowym dawcom krwi. Podatnicy często zapominają uzupełnić część D w załączniku PIT-O i tutaj właśnie w tej części D wpisujemy nazwę instytucji, w której oddawaliśmy krew, jej adres i kwotę z zaświadczenia, które wydała instytucja, w której oddawaliśmy krew. Wiele wątpliwości wśród seniorów budzi również już nie ulga, a możliwość przekazania 1% podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego. Tutaj, jak się okazuje, rozwiązanie jest proste. Od 2 lat emeryci i renciści mają możliwość przekazywania 1% podatku bez składania zeznania podatkowego. Wystarczy wypełnienie takiego wniosku PIT-OP. Ten wniosek jest zdecydowanie prostszy niż zeznanie podatkowe. Wypełniając ten wniosek, na pewno nie narazimy się na jakieś wezwanie ze strony urzędu za nieprawidłowe wypełnienie zeznania podatkowego. Warto zwrócić uwagę na to, jak uzupełniamy nasze dokumenty finansowe służące rozliczeniom z fiskusem. Oszczędzi to nam nerwów, kłopotów i mało przyjemnych wyjaśnień.